Postaraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieź do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Shirley Jackson. Loteria. Poranek z dnia 27 czerwca był przejrzysty i słoneczny, świeży i ciepły jak w pełni lata. Kwiaty rozkwitły obficie, a trawa miała soczystą zieleń. Około 10 ludność miasteczka zaczynała się zwolna zbierać na skwerze między pocztą a bankiem. W niektórych miastach mieszkańców było tak wielu, że loteria musiała trwać 2 dni i trzeba było ją zaczynać już 26 czerwca, ale w tym miasteczku było zaledwie 300 osób i cała loteria trwała niespełna 2 godziny. Można więc było ją rozpoczynać o 10 rano i kończyć tak, by ludzie zdążyli do domów na obiad. Dzieci zgromadziły się oczywiście pierwsze. Szkoła właśnie się skończyła i zaczęły się wakacje. Większość dzieci nie oswoiła się jeszcze z poczuciem swobody. Przez chwilę zbierały się wolno, spokojnie, potem rozpoczęły hałaśliwą zabawę. Rozmowy ich dotyczyły jeszcze klasy, nauczyciela, książek, strofowania. Bobby Martin napchał już kieszenie kamykami, a inni chłopcy wnet poszli za jego przykładem, wybierając najgładsze i najbardziej okrągłe kamienie. Bobby i Harry Jones oraz Dickie Delacroix, mieszkańcy miasteczka wymawiali jego nazwisko Delacroix, ułożyli właśnie wielki stos kamieni na jednym rogu skweru i bronili go przed zakusami innych chłopców. Dziewczynki stały z boku, rozmawiając ze sobą, spoglądając na nich przez ramię, a malutkie dzieci grzebały się w pyle lub czepiały rąk starszego rodzeństwa. Wkrótce zaczęli się schodzić także i mężczyźni. Robili przegląd swoich dzieci, rozmawiali o zasiewach, deszczu, traktorach i podatkach. Stali razem z dala od stosu kamieni w rogu, dowcipkowali spokojnie, nie śmiejąc się, co najwyżej uśmiechając. Kobiety w spłowiałych codziennych sukienkach i swetrach przyszły wkrótce po mężczyznach. Pozdrawiały się wzajem, dzieliły ploteczkami i dołączyły do swych mężów. Zaraz też zaczęły nawoływać dzieci, które ociągały się i trzeba je było wzywać po 4 i 5 razy. Bobby Martin umknął spod ręki matki i uciekł ze śmiechem w kierunku stosu kamieni. Ojciec powiedział coś ostro, chłopiec wrócił szybko i zajął swoje miejsce między ojcem a starszym bratem. Loterią, tańcami pod gołym niebem, jak też i klubem młodzieżowym czy uroczystościami na Wszystkich Świętych kierował pan Summers, który miał czas i energię, by zajmować się działalnością społeczną. Był to właściciel składu węgla, mężczyzna jowialny, o okrągłej twarzy. Żałowano go, ponieważ nie miał dzieci, a jego żona była z rzędu. Gdy przyszedł na placyk, niosąc czarną, drewnianą skrzyneczkę, słychać było gwar rozmów. Pomachał ręką i zawołał: tym razem trochę opóźnione, moi ludzie. Naczelnik urzędu pocztowego, pan Graves, szedł za nim, niosąc stołek na 4 nogach, który postawił pośrodku skweru, a pan Summers umieścił na nim swoją czarną skrzynkę. Obywatele miasteczka trzymali się w pewnej odległości, pozostawiając wolną przestrzeń między sobą a stołkiem, a kiedy pan Summers zapytał, kto z was mi pomoże? Zawahali się chwilę, aż wreszcie dwóch, pan Martin i jego najstarszy syn Baxter, wystąpiło, żeby przytrzymać pudło, podczas gdy pan Summers mieszał papierowe zwitki znajdujące się wewnątrz. Pierwotne akcesoria loteryjne zaginęły już wprawdzie dawno, ale czarna skrzynka, która teraz spoczywała na stołku, była używana jeszcze na długo przed urodzeniem Warnera, najstarszego człowieka w mieście. Pan Summers nieraz zwracał się do mieszkańców miasteczka w sprawie zrobienia nowej, ale nikt nie chciał zmieniać bodaj tej jedynej pozostałości tradycyjnych rekwizytów, jakie reprezentowała stara czarna skrzynka. Wieść gminna głosi, że była ona zbita z kawałków poprzedniej, tamtą zaś zrobiono, kiedy przyszli tu pierwsi osadnicy.
Corocznie po loterii pan Summers porusza sprawę nowego pudła, ale kwestia ta zawsze upadła, zanim zaczęto coś robić. Czarna skrzynka z każdym rokiem traciła kolor i stawała się coraz bardziej zniszczona. Farba obtarta, szczególnie z jednej strony, gdzie nawet widać było naturalny kolor drewna. Pan Martin i jego najstarszy syn Baxter przytrzymywali czarne pudło mocno na stołku, dopóki pan Summers nie wymieszał dokładnie papierków. Z całego dawnego rytuału wiele już zapomniano lub zarzucono. Pan Summers na przykład zastąpił zwitkami papieru loteryjne patyczki, używane przez całe pokolenia. Kawałki drewna nadawały się, gdy osada była niewielka, dowodził pan Summers, ale teraz, gdy liczba jej mieszkańców przekraczała 300 osób i prawdopodobnie będzie nadal wzrastała, trzeba wprowadzić coś bardziej odpowiedniego niż czarne pudło. W przeddzień loterii wieczorem pan Summers i pan Grave przygotowywali losy. Wkładali do skrzynki, którą potem chowali do ogniotrwałej kasy firmy węglowej pana Summersa, gdzie stała zamknięta aż do następnego dnia. Przez resztę roku natomiast skrzynkę odstawiano gdzieś na bok, czasem tu, czasem tam. Jeden rok przeleżała w stodole pana Gravesa, innego roku plątała się pod nogami na poczcie, kiedy indziej znów na półce w sklepie spożywczym pana Martina. Wiele było zamieszania, nim pan Summers ogłosił otwarcie loterii. Należało bowiem wpierw sporządzić listy, przede wszystkim głów rodziny, gospodyń w obrębie każdej rodziny i pozostałych członków rodzin. Oprócz tego pan Summers, jako prowadzący loterię, musiał złożyć wobec naczelnika poczty przysięgę. Niektórzy pamiętali, że istniała pewna formułka, mechanicznie wypowiadana czy też intonowana przez prowadzącego loterię każdego roku. Byli tacy, co uważali, że prowadzący loterię powinien stać tak, a nie inaczej, kiedy odmawia lub intonuje formułę. Inni zaś byli zdania, że powinien chodzić wówczas pomiędzy ludźmi, ale już wiele lat upłynęło od czasu, gdy ten fragment rytuału wyszedł z użycia. Istniało też w swoim czasie jakieś specjalne pozdrowienie, z jakim kierujący loterią zwracał się do każdej z osób podchodzących do skrzynki, by wyciągnąć los, ale i to zmieniło się z czasem. Niemniej jednak i teraz uważano, że prowadzący powinien przemówić do każdego, kto przyjdzie po los. Pan Summers doskonale sobie zresztą z tym wszystkim radził. W czystej białej koszuli i granatowych dżinsach z jedną ręką opartą niedbale na czarnym pudle stawał się być jak najbardziej godny swej funkcji, gdy tak swobodnie rozmawiał z panem Graves i rodziną Martinów. Właśnie kiedy pan Summers skończył wreszcie mówić i zwrócił się do zgromadzonych, podeszła spiesznie do skweru pani Hutchinson, w swetrze zarzuconym na ramiona i śliznęła się w tłum w tylne szeregi. Całkiem wyleciało z głowy, jaki to dzisiaj dzień, powiedziała do pani Delacroix, która stała blisko niej. Obie roześmiały się cicho. Myślałem, że mój stary układa drzewo na podwórku, mówiła dalej pani Hutchinson, a potem wyjrzałem przez okno i zobaczyłem, że przecież dzieci poszły i dopiero przypomniałem sobie, że to 27, więc... Przybiegłam. Wytarła ręce w fartuch, a pani Delacroix odpowiedziała. I tak zdążyłaś na czas. Oni tam ciągle jeszcze gadają. Pani Hutchinson wyciągnęła szyję, żeby spojrzeć ponad głowami tłumu. Dostrzegła męża i dzieci stojących na przodzie. Poklepała panią Delacroix po ramieniu na pożegnanie i zaczęła przyciskać się ku nim. Ludzie ustępowali jej z przejścia dobrodusznie. Parę osób odezwało się dość głośno, tak żeby słychać było w gromadzie. Idzie twoja kobita, Hutchinson, albo Bill, a widzisz, że przyszła? Pani Hutchinson dotarła do męża, a pan Summers, który czekał na nią, powiedział wesoło. Już sobie myślałem, że będziemy musieli zacząć bez ciebie, Tessie. Pani Hutchinson powiedziała wesoło, szerząc zęby. Nie pozwoliłbyś chyba, żebym zostawiła naczynia z lewie, co Joe? Cichy śmiech przebiegł przez tłum, a potem wszyscy znowu zajęli poprzednie stanowiska po przejściu pani Hutchinson. No dobra, dobra, rzekł rzeczowo pan Summers. Myślę, że trzeba już zaczynać. Skończymy z tym i możemy wracać do roboty. Czy kogoś brak? Nie ma Dunbara, powiedziało kilka osób. Dunbar! Dunbar! Pan Summers zajrzał do listy. Clyde Dunbar, powiedział. Zgadza się. Złamał nogę, prawda? Kto ciągnie zamiast niego? Chyba ja, powiedziała jakaś kobieta i pan Summers obrócił się, aby się jej przyjrzeć. Żona ciągnie w imieniu męża, powiedział. A nie masz dorosłego chłopaka, żeby to zrobił za ciebie, Janie? Choć pan Summers i wszyscy w miasteczku doskonale wiedzieli, jaka będzie odpowiedź, obowiązkiem organizatora loterii było jednak takie zadać pytanie. Pan Summers czekał z wyrazem grzecznego zainteresowania, gdy pani Dunbar udzielała odpowiedzi. Horacy, nie ma jeszcze 16 lat, rzekła z żalem. Widzi mi się, że w tym roku ja muszę zrobić to za starego.
Dobrze, powiedział pan Summers. Zaznaczył coś na liście, którą trzymał w ręce, a potem zapytał. A czy chłopak Watsonow ciągnie w tym roku? Wysoki chłopiec w tłumie pociągnął rękę. Tutaj jestem, powiedział. Ciągnę w imieniu matki i za siebie samego. Zamrugał nerwowo, pokiwał głową, gdy kilka głosów wśród tłumu mówiło. Chwacki z ciebie chłopak, Jack. Czy też świetnie, że twoja matka ma już mężczyznę, który to robi za nią. Dobrze, powiedział pan Summers. To chyba wszyscy. A stary Warner gotów? Jestem, odezwał się jakiś głos i pan Summers skinął głową. Nagła cisza zapanowała wśród tłumu, gdy pan Summers chrząknął i spojrzał na listę. Wszyscy gotowi? Zawołał. No to odczytam nazwiska na sam przód, nazwiska ojców, rodzin, potem podejdą mężczyźni i będą wyjmowali losy z pudła. Karteczki trzymać w ręce, nie rozwijać, nie patrzeć na nie, aż wszyscy dostaną swoje. Wszystko jasne? Ludzie robili to już tyle razy, że tylko jednym uchem słuchali wskazówek. Większość milczała, nie rozglądając się dookoła. Następnie pan Summers podniósł wysoko rękę i powiedział Adams, z tłumu wyłonił się mężczyzna i podszedł. Jak się masz, Steve? Powiedział pan Summers, a pan Adams powiedział Jak się masz, Joe? Śmiechali się do siebie z humorem, trochę nerwowo. Potem Adams sięgnął do czarnego pudła i wyjął złożony papierek. Trzymał go mocno za rożek, odwrócił się i szybko podążał na swoje miejsce wśród tłumu. Stał tam nieco dalej od swojej rodziny, nie patrząc na to, co miał w ręce. Allen, mówił kolejno pan Summers, Anderson, Bentham. Myślałby kto, że w ogóle nie ma przerwy między loteriami, odezwał się pani Delacroix do pani Grace w tylnym szeregu. Wydaje się, że ostatnio mieliśmy dopiero tydzień temu. Pewno, że czas leci, rzekła pani Graves. Clark, Delacroix, no, teraz mój stary, powiedziała pani Delacroix. Trzymała oddech, kiedy jej mąż wyszedł naprzód. Dunbar, zawołał Summers i pani Dunbar podeszła pewnym krokiem do pudła, a któraś z kobiet mówiła, no idź, idzie Janie, a druga dodała, przecież idzie. Teraz na nas kolej, rzekła pani Grace. Patrzyła, jak pan Grace obchodzi pudło z boku, poważnie wita pana Summersa i wybiera papierek ze skrzynki. Teraz już w całym tłumie stali mężczyźni, trzymający złożone papierki, kręcąc się ciągle nerwowo w wielkich dłoniach. Pani Dunbar stała wraz z obu synami, trzymając los w ręce. Harbert Hutchinson. Różno się, Bill, powiedziała pani Hutchinson, a ludzie obok roześmiali się. Jones, powiadają, rzekł pan Adams do starego Warnera stojącego tuż przy nim, że tam w miasteczku na północy chcą, żeby dać spokój tym loteriom. Stary Warner fuknął. Durniej tyle. Kto by tam słuchał młodych? Wszystko im niedobre. Niedługo się dowiemy, że chcą wracać do życia w jaskiniach. Nikt nie będzie pracował, niech no popróbują takiego życia. A przysłowie mówi, kupisz w czerwcu losy, będą ciężkie kłosy. I dojdzie do tego, że wszyscy będą jadali gotowane zielsko i żołędzie. Loterie były zawsze, dodał kłótliwie. Już i tak przykro patrzeć, jak ten młody Summers dowcipkuje ze wszystkimi. Ale w niektórych miejscowościach dali spokój loteriom, powiedziała pani Adams. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, rzekł uparcie stary Warner. Banda młodych durniów. Martin, teraz Bobby Martin popatrzył, jak wychodzi jego ojciec. Overdyke, Percy. Ojej, żeby się pośpieszyli, odezwała się pani Dunbar do syna. Bardzo bym chciała, żeby się pospieszyli. Przecież prawie kończą, rzekł jej syn. Szykuj się polecieć i powiedzieć tatusiowi, rzuciła pani Dunbar. Pan Summers wywołał własne nazwisko i potem skrupulatnie wystąpił i wybrał los ze skrzynki, a potem zawołał. Warner, to już 77 rok, jak biorę udział w loterii, powiedział stary Warner, przyciskając się poprzez tłum. 77 raz! Watson... Wysoki chłopak niezgrabnie przycisnął się przez tłum. Ktoś powiedział, nie denerwuj się, Jack. A pan Summers dodał, nie spiesz się, synku. Zanini. Teraz nastąpiła długa przerwa, w czasie której wszyscy wstrzymywali oddech, aż wreszcie pan Summers, podnosząc w górę swój papierek, powiedział, gotowe, moi ludzie. Przez chwilę nikt się nie ruszył, a potem rozwinięto wszystkie karteczki. I nagle kobiety odezwały się naraz, mówiąc, no i kto? Kto wygrał? Dunbarowie? Watsonowie? A potem głosy zaczęły się powtarzać. Hutchinson, to Bill. Bill Hutchinson dostał. Leć powiedz ojcu, rzekła pani Dunbar do starszego syna. Ludzie zaczęli się rozglądać, żeby popatrzeć na Hutchinsonów. Bill Hutchinson stał milcząc i przyglądał się losowi, który miał w ręce. Nagle Tessie Hutchinson krzyknęła do pana Summersa. Nie daliście mu dosyć czasu, żeby wybrał kartkę, jaką chciał. Widziałam. To się nie godzi. Bądź sprawiedliwa, Tessie, zawołała pani Delacroix, a pani Grace dodała. Wszyscy mieli jednakie możliwości.
Przymknij się, Tessie, powiedział Bill Hutchinson. No to, moi mili, powiedział pan Summers, załatwiliśmy całkiem szybko, a teraz musimy się jeszcze troszkę pośpieszyć, żeby zdążyć na czas. Spojrzał do następnej listy. Bill powiedział, wyciągniecie za rodzinę. Są jakieś inne małżeństwa u Hutchinsonów? Tak, Don i Ewa, wrzasnęła pani Hutchinson. Każcie im próbować. Córki ciągną losy wspólnie z rodzinami swoich mężów, wyjaśnił łagodnie pan Summers. Wiesz o tym równie dobrze jak wszyscy inni. To się nie godzi, powiedziała Tessie. Widzi mi się, że ma rację, Joe, powiedział z żalem Bill Hutchinson. Moja córka ciągnie razem z rodziną swego męża, to tylko się zgadza, a ja nie mam nikogo z rodziny poza dzieciakami. Więc jak chodzi o ciągnięcie za całą rodzinę, to wypada na ciebie, powiedział tonem wyjaśnienia pan Summers. A jako ciągnięcie dla małżeństwa, to też na ciebie, zgadza się? Zgadza, powiedział Bill Hutchinson. Ile dzieci, Bill? Zapytał dla formalności pan Summers. Troje, powiedział Bill Hutchinson. Jest Bill młodszy, Nancy i mały Dave. No i Tessie ze mną. W takim razie dobrze, powiedział pan Summers. Harry, masz ich bilety? Pan Graves skinął i podniósł w górę kartki. Więc włóż je do pudła, nakazał pan Summers. Weź kartkę Billa i też ją tam włóż. A mnie się wydaje, że powinniśmy jeszcze raz zacząć, powiedziała pani Hutchinson cichutko. Powiadam wam, to nie było uczciwe. Nie daliście mu dosyć czasu, żeby wybrał. Wszyscy widzieli. Pan Graves zgarnął 5 świsków i włożył je do pudła, a wszystkie pozostałe papierki rzucił na ziemię. Lekki wiatr porwał je i uniósł. Słuchajcie, ludzie, powiedziała pani Hutchinson do stojących wokół niej osób. Gotów jesteś, Bill? Zapytał pan Summers. Bill Hutchinson, rzuciwszy szybko okiem na żonę i dzieci, kiwnął głową. Pamiętajcie, powiedział pan Summers, wyjmijcie kartki i nie rozwijajcie ich, dopóki każda osoba nie weźmie swojej. Harry, pomóż małemu Dave. Pan Grace wziął za rękę chłopczyka, który chętnie podszedł z nim do pudła. Wyjmij papierek z pudełka, Davey, powiedział pan Summers. Davey wsunął rękę i zaśmiał się. Wyjmij tylko jeden papierek, powiedział pan Summers. Harry, podtrzymaj jego los. Pan Grace ujął rękę dziecka i wyjął zwitek zaciśniętej mocno piąstki. Trzymał papierek, a mały Dave stał obok i z zadartą głową przypatrywał się panu Gravesowi z wyrazem namysłu. Następna Nancy, powiedział pan Summers. Nancy miała 12 lat i jej koleżanki ze szkoły dyszały nerwowo, gdy szła naprzód, mnąc brzeg spódniczki i nieśmiało wyjęła kartkę z pudła. Teraz Bill młodszy, powiedział pan Summers. I Billy o czerwonej twarzy i zbyt dużych stopach o mało nie przewrócił pudła, wyjmując los. Tessie, powiedział pan Summers. Wahała się przez chwilę, rozglądając się wokół wyzywająco, a potem przygryzła usta i podeszła do pudła. Chwyciła jedną kartkę i schowała rękę za siebie. No i Bill, powiedział pan Summers, więc Bill Hutchinson sięgnął do pudła i macał wewnątrz, aż w końcu wyjął rękę z papierkiem. W tłumie panowała cisza. Jakaś dziewczyna szepnęła, mam nadzieję, że to nie Nancy. A szept rozległ się wszędzie, docierając aż do najdalej stojących. To nie tak jak dawniej bywało, powiedział wyraźnie stary Warner. Ludzie już nie tacy jak kiedyś. Dobra, powiedział pan Summers, rozłóżcie kartki. Harry, rozwiń małemu. Pan Graves rozłożył zwitek i wśród tłumu przebiegło ogólne westchnienie, gdy podniósł kartkę do góry i wszyscy zobaczyli, że jest czysta. Nancy i mały Bill rozwinęli swoje losy jednocześnie, oboje rozpromienili się i zaśmiali. Odwrócili się do tłumu i trzymali swoje kartki nad głowami. Tessie, powiedział pan Summers. Zapanowała cisza, a potem pan Summers spojrzał na Billa Hutchinsona. Bill rozwinął swój papierek i pokazał go. Kartka była czysta. W takim razie Tessie, powiedział pan Summers, a głos miał stłumiony. Pokaż nam jej los, Bill. Bill Hutchinson podszedł do żony i przemocą wyjął zwitek papieru z jej zaciśniętej dłoni. Na kartce widniało czarne kółko. To czarne kółko, które pan Summers poprzedniego wieczora namazał grubym ołówkiem w swoim kantorze węglowym. Bill Hutchinson podniósł kartkę do góry i tłum zaszemrał. Dobra, moi ludkowie, powiedział pan Summers, no to kończmy szybko. Chociaż mieszkańcy miasteczka zapomnieli wiele szczegółów z dawnego rytuału, jeden zapamiętali dobrze. Stos kamieni ułożonych zawczasu przez chłopców był gotowy. Na ziemi wśród rozrzuconych papierków też leżały kamienie. Pani de la Croix wybrała kamień tak duży, że musiała go podnieść obu rękami i zwróciła się do pani Dunbar. Jazda, spieszmy się. Pani Dunbar trzymała w obu rękach małe kamienie
i powiedziała, chwytając oddech. Całkiem nie mogę biegać. Chyba mnie wyprzedzisz, a ja po tobie. Dzieci trzymały już kamienie. Ktoś podał też małemu Davy Hutchinsonowi kilka otoczaków. Tessie Hutchinson stała teraz w środku rozproszonego tłumu. W pustej przestrzeni rozpaczliwie zasłoniła się rękami, gdy mieszkańcy miasteczka ruszyli na nią. Tak się nie godzi, powiedziała. Pierwszy kamień uderzył ją w skroń. Stary Warner rzucił. Dalej, dalejże wszyscy! Stevie Adams szedł na czele tłumu obywateli, a pani Graves obok niego. Tak się nie godzi. To niesprawiedliwe. Wrzasnęła jeszcze Tessie Hutchinson, ale już wszyscy rzucili się na nią. Przełożyła Irena Malanowska, czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, produkcja Michał Kaczan-Kaczmarek.